Świąteczne utko. Występują Stefan Knote i Robert Tondera. Matka. Cześć, ojciec! Kawa nalana! Ej, matka, mam dla ciebie indyka! Na święto dziękczynienia? Tak. Będziesz miała dość czasu, żeby go utoczyć. Ej, przynieś mu coś do żarcia! A ja wpuszczę go do zagrody. Co za chamstwo! Wpuścili drugiego ptaka do zagrody. Jeszcze jeden dziób do wykarmienia, a tu ledwo starsza dla mnie. Ale co tam? Nie będę się martwić. W końcu ja mam pierwszeństwo. Nie dostanie, póki ja się nie da... Spokojnie, koleś! Cieszę się, że cię zdążyłem uratować. Ciekawe przed czym? Przed żarciem. O, widziałem, jak przychodzą i odchodzą. Nie wiesz, o co w tym wszystkim chodzi? Chcą cię utuczyć na święto dziękczynienia, więc podtykają ci smaczne kąski, a ty jesz, 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 aż stajesz się tłusty i wtedy oni ciach się kierą, a potem wsadzają cię do rozpalonego do czerwoności pieca i zanim się zorientujesz, już leżysz na stole! Głowa rodziny dobiera się do ciebie z wielkim nożem i... Ej, Tomaszu! 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 Gdzie jesteś? Wytnij im numer i przestań jeść! Szczerze mówiąc, powinieneś schudnąć, bo jesteś za gruby! Patrz! Przekonaj się! Odczytaj swoją przyszłość. Wkrótce znajdziesz się na świątecznym stole. Sławiej, przyłóż się! Do święta dziękczynienia zostało już tylko 16 dni! Brawo, Tom! Tak, trzymaj! Przebieraj nóżkami! Wyciskaj! Wyżej! 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 Ostrożnie! Listopad. Święto Dziękczynienia. Przepraszam. Jesteś teraz bezpieczny jak u Pana Boga za piecem. Oczywiście dzięki mnie. Skóraj kości. Nikt by go nie chciał. Matka, mamy święto dziękczynienia. Lepiej pójdę po indyka. A niech to. W życiu nie widziałem tak chudego ptaka. Musi być bardzo chory. Tak, kompletna ruina. Szkoda, że nie jest zdrowy jak ja. Spójrz na to skrzydło. Czy widziałeś, żeby kaczor miał takie skrzydło? Jestem tłustym, mięciutkim kaczorkiem. A czy widzisz to utko? Czyż nie jest rozkoszne? Szkoda, że w święto dziękczynienia nie jada się kaczek. Jada się? Muszę zrzucić wagę i to szybko. Odchudzacz. Chyba
czasu, musisz mnie ukryć, prędko! Dobra, schowaj się pod tym. Nie, nie, tu cię znajdzie. Nie, nie tam, tylko tu. Nie, nie tutaj. Tam bezpieczniej. Słuchaj, najlepiej wyjedź z kraju, do Rio. Tam nie świętują dziękczynienia. Tu masz torbę i bilet. Szybko, bo się spóźnisz na statek. O nie, za nic nie chciałbym się spóźnić. Do widzenia, nie zapomnij napisać. Przyjemnej podróży. Statek do Rio. Jednoosobowa kabina. Muszę pogadać z obsługą. Matka, kaczka gotowa? Nie, i chyba dziś obejdziemy się smakiem. Co zapalę zapałkę, to ona mi ją zdmuchuje.